Dobra, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Elden Ring, chyba 27 epizod, jeżeli mnie pamięć nie myli. No i może pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się wygrać na kolejnego interesującego bossa, czyli powiedzmy, że na takiego ognistego wilka, coś w tym stylu. W każdym razie na szybkości chciałem się jeszcze teleportować do poprzedniej lokacji, do tak zwanej klasy szkolnej. No z tego co widziałem, no to niestety pominęły mnie dwie interesujące rzeczy w postaci sekretów. Więc na samym wstępie będzie takie uzupełnienie tego gameplayu z poprzedniego odcinka. Więc na samym wstępie załatwimy sobie kilku mniej interesujących przeciwników. Jeszcze z tej strony mamy ich trochę więcej. Bezkamienny miecz Lazuli. To interesujące. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Może to będzie właśnie jakiś ciekawy miecz, bijący również magiczne obrażenia. W sumie zaraz możemy zobaczyć. Więc proszę bardzo. Ekwipunek. No obecnie zostanę przy tym kryształowym mieczu, ale wydaje mi się, że ten bezkamienny miecz Lazuli także jest całkiem niezły. Jeszcze zobaczymy. W każdym razie pierwszy sekret, który chciałem wam jeszcze przedstawić i którego nie pokazałem w poprzednim materiale. No to zaraz, jeszcze z prawej strony mamy jakąś rzecz. Chwila, moment. Oto pojedynczy przedmiot w postaci książki z przepisami. Wspaniale. A to jeszcze nie wszystko, bowiem z tej oto strony mamy jakieś ukryte przejście. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba było tędy? Tak jest. Więc takie sekrety dosyć ciężko w sumie odkryć samemu. Akurat udało mi się na YouTubie znaleźć, powiedzmy, materiał z sekretami i takim oto sposobem możemy właśnie jeszcze przebiec dookoła, no i odnaleźć kilka jeszcze innych interesujących rzeczy. Tym oto sposobem dostaniemy się do kolejnego interesującego przedmiotu, który w sumie widziałem w tym poprzednim odcinku właśnie na tym urwisku i zupełnie nie wiedziałem, jak się do niego dostać. No a teraz właśnie mamy taką możliwość, więc proszę bardzo, i tym oto sposobem mamy bezkamienną koronę Olivinusa. No dobra, więc zobaczmy, jakie to w ogóle ma statystyki. Jedna z bezkamiennych koron przekazywanych uczonym z Rai Lucari, których badania doceniono. Zwiększa inteligencję kosztem punktów życia. Tradycja kodeksu Olivinusa zaczęła się od czarodzieja Lusata, a jej zwolennicy kontynuują jego badania meteorów. A to niestety będzie duży ciężar, ale całkiem niezłe są te statystyki, muszę przyznać. Więc całkiem niezły hełm, aczkolwiek no wymaga jednak większej ilości wagi. Więc teraz tego raczej nie założymy. Dobra, więc tym oto sposobem możemy sobie zeskoczyć piętro niżej. No i w sumie zrobiliśmy po prostu takie pojedyncze kółko do tego pierwotnego save'a. W sumie nawet nie ma co save'ować, i tak już załatwiliśmy kilku wrogów. Więc postaram wam się jeszcze przedstawić kolejny save. Aczkolwiek nie będzie to aż takim prostym zadaniem, ponieważ wcześniej mamy załatwić kilku jeszcze dosyć przerażających przeciwników. Jest ich naprawdę całkiem duża liczba. Jeszcze po lewej stronie, jeżeli dobrze pamiętam, był ten przerażający garnek. Więc trzeba w tym miejscu uważać, w szczególności dlatego, że 50 wrogów do mnie dosłownie strzela. Więc myślę, że lepszym rozwiązaniem jest wyczekanie, aż właśnie wyjdą zza rogu i dopiero wtedy. Kurde, ale przeciwnicy. Kurde, ale uderzenia, no nie. Już mam trochę niewiele HP. Dobra, jakoś daliśmy radę. Teraz trzeba z kolei z tymi magami. Jeżeli wyjdą właśnie tak z zakąta, to będzie dało ich radę jakkolwiek załatwić. No, widzę, że już skracają dystans. To już nie będą do mnie tak strzeli jednocześnie. Więc myślę, że to jest trochę lepsze podejście. Jeszcze mamy kolejnych, proszę bardzo. Kurde, ale jeszcze kombo mi wykonał z książki, kto by się spodziewał. Dobra, więc powoli wychodzi. No jak sami widzicie, z tej oto strony mamy kolejne drzwi. No i też się dziwiłem, dlaczego nie mogę ich wcześniej otworzyć.
ale okazuje się, że to ma związek z kolejnym sekretem. Więc zaraz wam to wszystko przedstawię, ale w sumie nie tak prędko. Musiałem jeszcze kilku kolesi chyba załatwić z tej strony. O, ktoś zaczyna do mnie strzelać, to nie wygląda dobrze. Dobra, leczenie. Kto tam jeszcze zaczynał strzelać jakoś z góry? Kurde, to nie wygląda dobrze. Tego wroga musimy jeszcze skrócić. No, tych magów jest całkiem jednak spora liczba. Trzeba uważać. O, kolejny. No i to już chyba był ostatni. O kurde, ale agresja. A nie, w sumie nie jest on jakiś super potężny z tego co pamiętam. Łatwo właśnie przebić jego posturę, więc proszę bardzo i po robocie. Jeszcze jakąś szatę żeśmy otrzymali. Czyli co, misówka w zasadzie została sprawdzona. W sumie nie przedstawiałem nawet tego jakoś super szczegółowo w poprzednim materiale. Więc teraz powiedzmy takie uzupełnienie. No i jest jeszcze jeden sekret. Z której to było strony? Jakoś z tej strony, jeżeli mnie pamięć nie myli. Może tędy? Chwila, moment. Coś mi nie pasuje. A może się jakkolwiek jeszcze źle zgubiłem i to jakoś tędy trzeba było. A, okej, dobra. To w sumie można zauważyć nawet na podstawie tych wszystkich książek. Czyli jeżeli jakaś szafka nie ma właśnie tych wszystkich książek, no to mamy do czynienia z tym przejściem tajemnym. Więc trzeba będzie na to zwracać uwagę jeszcze w przyszłości. No i proszę bardzo, mamy jakieś kolejne skarby. Więc zobaczmy, na czym to polega. Kometa, czy jakiś kolejny czar. A tędy? Klucz kamiennego miecza, czyli do odblokowywania kolejnych przejść tajemniczych, jakiś, dobra. Przy okazji, może uruchomimy sobie jeszcze tą całą lampę, żeby było trochę raźniej, no i chodźmy właśnie od góry. Dosyć klimatyczna lokacja, właśnie takie ukryte jeszcze biblioteki. Trzeba twórcom przyznać, że klimatycznie wygląda to wszystko. Z tej strony jeszcze wizerunki jakichś poprzednich królów. Może ma to jakiś związek z fabułą, ciężko w sumie stwierdzić. Zaraz, jak się dalej jeszcze szło? Chyba tędy. To jest właśnie poza tym głównym przejściem. Więc jeżeli właśnie spadniemy przez tą dziurę, no to proszę bardzo, mamy jakieś kolejne właśnie katakumby, ukryte przejścia. No i zobaczmy, gdzie teraz się przetransportuje. No tu nas jeszcze ewidentnie nie było, a trzeba uważać na te wszystkie garnki. Właśnie, nie wolno ufać garnkom w tej produkcji. Wszystko są tylko niebezpieczni przeciwnicy. Jeszcze kolejni się zrespili. Dosłownie uciekli z książek. Wydawało mi się, że już ich załatwiłem, ale trzeba chyba ich jeszcze jakkolwiek dobić. Dobra, załatwiony. Na trzy hity ich jednak mamy. No i jeszcze właśnie jakiś epicki przedmiot, czyli talizman kamiennej szkoły. Zaraz zobaczymy. A nie tak prędko, ponieważ mamy jeszcze niebezpieczne garnki do załatwienia, kurde. Ej, zaraz, what the hell? Ja się nie spodziewałem, że taki przeciwnik może kombo za całe zdrowie wyjechać. Byłem po prostu totalnie spokojny o swoją rozgrywkę, a tu nie ma tak prosto. Dobra, w każdym razie otwieramy właśnie te tajemnicze wrota, które wcześniej były właśnie zablokowane. No i powiedzmy, że takie dwa wstępne sekrety na samym wstępie chciałem wam przedstawić i w sumie tyle. Jeszcze, jeżeli chodzi o to, o ten ekwipunek raczej, możemy zobaczyć, na czym polega ten zupełnie nowy talizman. Okej, czyli mogę zwiększyć moc czarów, to się ewidentnie może przydać, ale nie wiem, czy w sumie w tej lokacji, czy trochę później. Więc to sobie zostawię, powiedzmy, na jakąś specjalistyczną walkę z bossem. No i to było w sumie na tyle.
No dobra, więc w ramach takiego wstępu do odcinka to było w sumie na tyle. No i teraz przejdziemy sobie na zupełnie nową lokację. Muszę w tym miejscu przyznać, że już mniej więcej ją właśnie zwiedzałem jeszcze poza odcinkiem, więc mniej więcej chyba wiem, w którą stronę należy się udać. Myślę, że najciekawszą sprawą na samym wstępie będzie jakoś z tej strony było takie kolejne interesujące przejście, więc proszę bardzo. Najpierw zobaczymy sobie taki oto ukryty balkonik, przejście w górę. No jeżeli dobrze widziałem, no to będzie właśnie przejście piętro wyżej niż ten safe, do którego mieliśmy przed chwilą dostęp, więc proszę bardzo. No i zaraz zrobimy jeszcze kolejne mniejsze kółko. Czyli od razu możemy tędy wskoczyć i to będzie jedyna opcja? Tak, chyba rzeczywiście tam już jest nieskończona przepaść, więc zobaczmy. Tu już chyba nie było żadnych przeciwników, po prostu ogromny globus. No i tam właśnie mamy tego całego save'a. Więc po raz kolejny klimatyczna lokacja, kilka kolejnych ciekawych przedmiotów, no i kryształowy pączek. To w sumie nawet pączka nie przypominało, zaraz. Tak, czyli to jest materiał do otworzenia przedmiotów, młoda roślina skrystalizowana zanim dojrzała. Materiał do otworzenia przedmiotów, dobra. Więc co było na tyle? Jeszcze po drugiej stronie było jakieś dodatkowe przejście, więc zaraz. Po raz kolejny przejdziemy teraz na drugą stronę. No jeszcze był jakiś chyba pojedynczy przedmiot, jeżeli mnie pamięć nie myli, a nie, to po prostu kolejny kufer. Co tym razem? Ikona Radagona. Dobra, zaraz. Co chwilę otrzymujemy jakieś zupełnie nowe, ciekawe materiały. Aha, czyli skraca czas rzucania zaklęć, okej. Czyli już na przestrzeni tych kilkunastu minut udało się dwa interesujące itemy. Talizmany odnaleźć, wszystkie do rzucania czarów. No w sumie to ma sens, w końcu mamy do czynienia z taką miejscówką niczym Hogwarts jakiś, więc może by się tego było spodziewać. O, z tej strony mamy kolejnego wojownika, zaraz. Niech on podejdzie pod tą stronę. Ten jeszcze jakie skille posiada, o rany! Z jakiegoś miecza tajemniczego chciał uderzyć. Ale kombosy to nie wygląda dobrze. Dobra. Załatwiony. No ale jakbym oberwał z tego ogromnego miecza, to by chyba trochę mocniej zabolało. Czy to jest pojedynczy wróg? On uderzy z jakiegoś zupełnie innego skilla, którego nie kojarzę. Trochę mocniejsza jakaś ta kometa chyba. Dobra, czyli to zostało już załatwione. Mamy jeszcze kolejny przedmiot, czyli złote runy. Teraz pytanie, czy jeszcze będzie jakieś kolejne interesujące przejście. Rzeczywiście, tam możemy się jakkolwiek dostać. Aczkolwiek nie wiem, czy to nie będzie problematyczne. To wszystko, to są te garnki całe, tak? To może być dosyć ryzykowna sprawa. Może za pomocą czarów powinienem to rozpocząć przynajmniej. Aha, powinno mi starczyć. Mam całkiem dużo tej many. Kurde, trochę głupio oberwałem, ale zaraz go powinniśmy chyba już dokończyć, zaraz. No nie, musiałbym wskoczyć odpowiednio. Dobra, i teraz mamy do czynienia z tymi wszystkimi garnkami, co może być dosyć kłopotliwe. Jest ich jednak całkiem dużo. A od garnków z pewnością nie chcę umierać. Dobra, większość załatwiona. Ale jakby się skombowali wszyscy naraz, to by było dosyć mało interesujące. Dobra. Chyba wszystkie przedmioty zostały już sprawdzone, jakieś kolejne odłamki. Tu z kolei przedmiot epicki, czyli pęknięty garnek. No i tym oto sposobem schodzimy do... po raz kolejny do tego całego save'a pierwotnego. Teraz moglibyśmy to w sumie wykonać.
Dobra, w takim razie wróciłem się po raz kolejny tamtym korytarzem, no i możemy się jeszcze jakkolwiek ulepszyć. Powiedzmy, że pójdziemy w życie, niech będzie i tak. Czyli 45. poziom tym oto sposobem został wbity. No i co, chodźmy na jakąś kolejną przygodę, tym razem na ten główny plac. Z tego, co widziałem, no to mamy taki pojedynczy przedmiot na samym wstępie, od razu właśnie na tym głównym dziedzińcu. W sumie jest dosyć prosto do zabrania. Wystarczy właśnie z tej strony oto przejść i mamy klucz kamiennego miecza, się okazuje. No tak, i z tamtej strony, po lewej stronie, mamy właśnie jakiegoś kolejnego bossa. W sumie nie wiem, czy to jest odpowiednim rozwiązaniem, żeby teraz to wszystko przechodzić. Koleś wygląda dosyć przerażająco. Chyba dałoby radę po tych pilarach jakkolwiek jeszcze powskakiwać. Może to będzie jakimś lepszym rozwiązaniem. Więc zobaczymy. Z tego, co widzę, mamy jakiś kolejny niby interesujący przedmiot. O, coś stało? O kurde! Okej. Czyli mamy do czynienia z jakąś ogromną kulą, która co chwilę się w sumie respi. Teraz pytanie, jak to wszystko ominąć? Może zdążę jakkolwiek przebiec, zobaczymy. Come on? Nie mam czasu. No nie! Okej, czyli dało radę jakkolwiek przejść z jednej strony i... No i robimy jakiekolwiek postępy. Tędy. Nie można niestety otworzyć, a z kolei z tej strony mamy teleportację do zupełnie innego miejsca, tak? No ale w zasadzie nie mam pojęcia gdzie. Więc w sumie nie wiem, czy to jest odpowiednim podejściem. Dobra, powiedzmy, że sobie przejdziemy, żebyście mniej więcej zobaczyli. Ale jeżeli będzie to jakaś mało ciekawa miejscówka, to chyba będę musiał to jakoś, nie wiem, uciąć, więc zobaczmy. Jezioro Liurnia? A, jeszcze nas w sumie tędy nie było. Kościół Przyrzeczeń tak zwany. I z kim mamy do czynienia? Czy to jest jakiś ogromny wróg? You're tarnished, aren't you? I welcome you to the Church of Vows. I am Miriel, steward of this sacred chamber. My apologies for the unseemly state of affairs. Do you know the origin of this place? How it came to be known as the Church of Vows? Well, that is a shame. But who can blame you? The shattering has caused us, all of us, to lose sight of something very dear. It is here, at the Church of Vows, that the great houses of the Erdtree and the Moon were joined by the matrimonial bond between red-haired Radagon and Renala of the Full Moon. And so our church holds in view the monuments of both houses, the Erdtree of the capital and the Academy of Rhea Lucaria. Oh, was there something you needed? You are free to show yourself around. I would serve as your guide, only my legs aren't what they used to be. If you find anything of use, you are free to take it with you. Unless, perhaps, you are in search of instruction. In which case, I will share all that I know. Okej, czyli możemy nauczyć się ciekawych rzeczy. Zaraz, pokaż niebańską rosę. Nie wiem, czy w sumie mamy. Do you possess any celestial dew? Then I would like to share my knowledge with you. Concerning the miracle of this Church of Vows, Radagon once cleansed himself with celestial dew, repented his territorial aggressions, and swore his love to Renala, the Order of the Erdtree, and the fate of the moon were conjoined, and all the wounds of war forgiven. This miracle blesses the church to this day, and so you need only follow Radagon's example to restore any bond, however strained or severed, to its rightful state of harmony. Zaraz, mamy kilka całkiem ciekawych rzeczy. Mamy jeszcze modlitewnik na przykład?
Mamy kilka takich modlitewników. Ciekawa sprawa, zobaczmy. Oh, what have we here? Very well, let us both learn together. Heresy is not native to the world. It is but a contrivance. All things can be conjoined. Oh, what have we here? Very well, let us both learn together. Heresy is not native to the world. It is but a contrivance. All things can be conjoined. Okej, czyli chyba uczymy się jakichś nowych jeszcze skillów dzięki właśnie dawaniu tych przedmiotów, tych zwojów. Zobaczmy jeszcze samymi zwojami kodeksu. Oh, what have we here? Very well, let us both learn together. Heresy is not all thing. Nie, to się w takim razie powtarza. Oh, what? Very well, let us heresy all things can... Czyli nauczyliśmy się kilku ciekawych rzeczy. Naucz się inkantacji, rozmawiaj o cudzie. To experience the miracle, kneel in the basin at the back and cleanse yourself with celestial dew. Absolution will be yours. Any bond, no matter how strained or even severed, will be put to rights. Inkantacje? A, możemy jeszcze wykupić jakieś zupełnie nowe i to całkiem drogie jest za 7500? Kula buzującego czarnego ognia. To musi być całkiem mocno, ale 20 wiary to jednak całkiem dużo. Uczy się magii też, no niestety, obecny mi nie jest z 10 tysięcy. To jest jeden z najbardziej poważnych magów z całej gry, z tego co widzę. Całkiem ciekawe czary. Czyli to było na tyle. Możemy jeszcze zebrać być może jakieś ciekawe przedmioty, więc zobaczmy. Z tej oto strony mamy coś. Złota igła do szycia. Jeszcze jakieś przybory krawieckie. Zaraz, do czego to w ogóle jest przydatne? Szczerze mówiąc, pierwszy raz coś takiego widzę. Unikalny przedmiot służący do przerabiania ubrań półbogów. Część wyprawki, którą Radagon dał Renali, królowej pełni księżyca, gdy zostającej mężem wrzenił się w rodzinę karyjską. Okej, czyli rozumiem, że mogę jakoś przerobić swój wygląd, się okazuje. To ciekawa sprawa. A jeszcze z tej strony? Pokuta? A, nie potrzebuję rozgrzeszenia, nie mam żadnego grzechu, się okazuje. Same dobre uczynki, żem wykonywał. No więc dziękuję serdecznie, przy okazji mamy jeszcze kolejnego save'a. Jakoś z tej strony. Więc całkiem niezłe postępy zostały wykonane, proszę bardzo. No ale w sumie to była bardziej jakaś poboczna sprawa, a więc co? Po raz kolejny teleportujemy się do sali debat. Dobra, więc po raz kolejny jesteśmy w tej oto lokacji, no i z tego co widzę, no to mamy do czynienia z jakimś dosyć chyba poważnym przeciwnikiem. Nie mogę wezwać żadnych sojuszników. Będę musiał w taki oto sposób, powiedzmy, zawalczyć. No, rozpocznę sobie walkę za pomocą magii. Myślę, że warto. Koleś wygląda na dosyć poważnego, szczerze mówiąc. A nie jest to najlepszy sposób, żeby go skontrować chyba. Kurde, jakie obrażenia, dajcie spokój. Mało co mu w ogóle zacząłem robić. Ile ma w ogóle zdrowie? Jeszcze stara się mnie jakoś od góry zajść. Z tego co widziałem, starało się mnie jeszcze jakkolwiek zablokować. Odepchnąć moje ataki, no właśnie. Naprawdę. Okej, czyli nie żyje na jednego hita z tej kontry, okej. Czyli z tym kolesiem nie zawalczymy. No jest dosyć przerażający. Jeżeli jakiś koleś mnie atakuje na jednego hita, to dajcie spokój. To nie jest poziom trudności, na który powinienem obecnie iść. Może trzeba jeszcze dorobić sobie kilka poziomów i dopiero wtedy. Nie, w takim razie zostawiam tego kolesia na zupełnie inny odcinek. To jest w sumie bez sensu, żeby teraz z nim walczyć. Więc zobaczmy sobie z jakiejś innej strony. A nie, ten wojownik za mną bez przerwy będzie podążał? O kurde. To nie wygląda dobrze. Jak sobie z nim w ogóle radzić? Dajcie spokój. Nie, czyli dalej mnie, powiedzmy, śledzi. No dobra.
W każdym razie udało się jakiś kolejny skrót chyba odblokować, więc zobaczmy. Jest taka możliwość. Czyli z tego co widzę, no to wracamy na ten główny dziedziniec. Okej, jasna sprawa. No w sumie z tymi wszystkimi przeciwnikami dosyć łatwo sobie poradzić, tylko w szczególności ten jeden, który potrafi blokować i parować, no to z nim będą bardzo duże kłopoty. Myślę, że jego warto zostawić na nieco później. A tymczasem załatwmy sobie w szczególności tych trochę słabszych. No i zobaczymy, co później z tego wyjdzie. Jeszcze jacyś kolejni magowie, zaraz. Mamy jeszcze jakiś pojedynczych. No i tym oto sposobem mamy kolejny przedmiot, bezkamienne ostrze. To raczej też było do ulepszenia broni, jeżeli mi pamięć nie myli. Więc jasna sprawa. No i ta, może pamiętacie, z tamtej oto strony był ten cały safe, tam już byliśmy. To było właśnie zejście do tych wszystkich garnków. Więc robimy powolne postępy. No tych w zasadzie mamy na jednego hita, więc proszę bardzo. Ale w sumie nie jestem przekonany, czy to już są wszystkie przejścia. Może jeszcze jakoś tędy coś było, chwila, moment. Rzeczywiście możemy przejść piętro niżej. Albo w sumie w ogóle wrócić się do poprzednich lokacji, zaraz, zaraz. Może zostawimy tego całego wojownika, który potrafi kontrować na zupełnie inną okazję, a tymczasem zwalczymy jeszcze na innych magów. No z tej oto strony mamy pojedynczego wroga, albo nawet kilku jednocześnie. Więc w sumie dosyć ciekawa lokacja. W sumie ze wszystkimi dosyć łatwo sobie poradzić, aczkolwiek ten jeden koleś jest naprawdę przerażający. Będę musiał go zostawić na... nie wiem, trochę później. A z tej strony dałoby radę jeszcze jakkolwiek przejść? Zaraz, zaraz. Widzę, że mamy niby jakieś pojedyncze przejście. Dobra, spróbujmy. Z kim ja mam teraz w zasadzie do czynienia? A, chyba wiem. Otworzymy sobie jakiś kolejny skrót. Do tego po raz kolejny żołnierza całego. No i tak, tam na wprost już byliśmy, to była teleportacja do żółwia. No a tamtego pana zostawiamy na zupełnie kiedy indziej. Jeżeli chodzi o wyjście do zewnątrz, czy to jeszcze ma jakikolwiek potencjał? Chyba w sumie nic nie widzę. A więc cóż, warto chyba aby było wejść na tą całą wieżę w szczególności. Tam mamy widok z góry. Walkę na innych wrogów. No i co? Zobaczmy. Kto tym razem... A, to chyba wejdziemy do tych kolesi, którzy kule chyba zrzucali wcześniej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli to jest ta cała grupa. Z tej strony mamy jeszcze jednego wroga. Może załatwimy ich jakoś, powiedzmy, powoli. To może być z kolei dosyć ciężki pojedynek. No jeszcze nie mogę tych wszystkich dusz niestety wezwać. Kurde! Spodziewałem się trochę innego wyjścia z sytuacji. No nie wyszło dosyć aż tak dobrze, jakbym chciał. Dobra, chyba już kolesia dokończymy. Dobra. No i na koniec mamy jeszcze do czynienia z dwoma magami. Aj, to może być dosyć głupia sprawa. Jak zaczną we mnie oboje jednocześnie strzelać, może być ryzykownie. Dobra, uleczymy się na wszelki wypadek. No i zobaczmy, zza rogu zajdziemy kolesi. Dobra. Czyli to by było na tyle. I to jakoś z tej strony właśnie ta cała kula chyba się teleportowała. Czyż nie? Tak mi się wydaje, że to właśnie o to chodzi. No proszę bardzo. Czyli co, załatwiliśmy ich i teraz nie będą się już respili?
ta cała kula nie będzie się respiła, zobaczymy. A coś takiego już było, bezkamienny skarabeusz. To chyba był jakaś wstążka, że można było to wszystko jeszcze założyć. Widzę pod sobą jeszcze jakiś ciekawy przedmiot. Zaraz, patrzcie na to. Tak, rzeczywiście, czyli mamy kolejny skarb, złote runy aż 7. No ale nie widzę innych w sumie szczegółów. A nie, jest przejście do tego całego portalu, okej. Tędy już nic nie ma. Dobra, więc schodzimy. No i przejdziemy po raz kolejny tymi nowo otworzonymi drzwiami. A tamtego kraja zostawiamy na kiedy indziej. Jakie są nasze w ogóle postępy? Nawet nie wiem. Kurde, nie mamy się jak teraz teleportować, najgorzej. Nie mam jak przejść, będę chyba musiał to zrobić od tej strony. Mam nadzieję, że ten koleś mnie nie zamorduje znowu na jednego strzała. Będzie mnie pewnie gonił w tą oto stronę. W każdym razie jest jeszcze kilka interesujących rzeczy, które udało mi się zauważyć. Na przykład jeżeli chodzi o tą stronę, no to... O kurde! Ale się przeraziłem, jakiś kolejny mak jeszcze, czarodziej nieprzyjemny. Dobra, zobaczmy, co ja dzięki temu zyskuję, że ja tak spadłem z tej strony. Jakiś kolejny przedmiot w sumie darmowy, więc dziękuję serdecznie. No i chyba dałoby radę przejść po tych wszystkich tarasach, balkonach, dachach, ale nie wiem, czy w sumie już tak szybko. Mamy jeszcze ten cały główny dziedziniec, więc zobaczymy. A, czyli moglibyśmy zawalczyć na tego głównego wroga. Jeszcze mogę te całe nasze dusze chyba jakkolwiek wezwać. Czy ja mam wystarczającą ilość many, żeby te wszystkie dusze wezwać? Chyba jest taka możliwość, ale to zrobimy za chwilę. Na samym wstępie jeszcze chciałem jakieś poboczne przejścia zaobserwować. Może coś jeszcze zauważymy interesującego. Wtedy jeszcze widać coś nadzwyczajnego. Co to w ogóle jest? Jakieś kraby. Z tego co widzę. Tylko jakieś kryształowe. Na czym to może polegać? A, bezkamienna korona Karolosa. Takaś inna niż tą, którą wcześniej znaleźliśmy? Chyba tak. Jedna z bezkamiennych koron przekazywanych uczonym z Rei Lucarii, których badania doceniono. Zwiększa inteligencję kosztem energii tym razem. Kodeks Karolosa to najstarszy z kierunków badań na Akademii, zapoczątkowany przez czarodzieja Azura. Uczeni idący w jego ślady badają tajemnice komet. Okej. No więc jeszcze inna opcja właśnie tej korony, tej maski tajemniczej skalnej. Jeżeli chcemy pójść na jakąś inteligencję, to zawsze możemy wykonać to w taki oto sposób. Wtedy będziemy przebierali się za tych wszystkich magów. Dobra, więc jeszcze kilku mniejszych wrogów, w zasadzie większości na jednego strzała ginących. I co mamy? Złote nasiono, okej. To jest jeden z najważniejszych przedmiotów w całej grze, ewidentna sprawa. Dzięki niemu możemy jeszcze więcej mieć leczeń, więc warto zwracać na to uwagę. O kurde! Dobra, walka z minibossem. Urany, ile ja w ogóle obrywałem? Czy to jest całe życie, czy mi się wydaje? Chyba, że mi się nie uleczył przez chwilę. O kurde, jaka trucizna! Czuję się senny, koleś mnie uśpił. Pierwszy raz w zasadzie widzę takiego skilla. No ale dobra, jakoś wyszło. Czyli przez ten sen jeszcze chyba połowa mojej many się ulotniła. Pierwszy raz w zasadzie widzę właśnie taką możliwość, takie umiejętności. Więc ciekawie się to prezentuje, dużo jest jednak tych wszystkich efektów. Dobra, ale to chyba jeszcze nie wszystko. Tędy mamy jakieś kolejne przedmioty, więc proszę bardzo. Z tym razem złote runy.
No i wydaje mi się, że to było w sumie na tyle. Pozostaje jeszcze walka na tego mniejszego minibossa. Nie wiem, czy on będzie jakiś super spektakularny. Bo w każdym razie mamy te mniejsze dusze. Więc jeżeli... A, nie mam many, żeby je wykorzystać, kurde. To niedobra sprawa. W takim razie chyba pójdę jeszcze się jakkolwiek uleczyć. I zaraz zobaczymy tego bossa na koniec. Dobra, więc jeszcze ostatnia rzecz na koniec odcinka, czyli walka z tym minibossem, a więc co, wzywamy naszych wspaniałych sojuszników. No i zobaczymy, na co będzie tego bossa w ogóle stać. Okej, czy on potrafi jakkolwiek rzucić? Kurde, ale załatwił tych moich sojuszników, to nie wygląda dobrze. Dobra, ładnie go obiliśmy. Ale widzę, że potrafi właśnie taki kręciołek wykonać, trzeba jednak uważać. Uran, co za ataki? No dobra, załatwiony. Więc na koniec odcinka jeszcze robię wielką rozróbę na tym dziedzińcu. Nasze dusze dobrze się w tym miejscu bawią. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiesz, jakiś ciekawy przedmiot, czy co? Nie, te dusze są naprawdę bardzo opłacalne. Jeszcze dobrą rozróbę robią, a nie atakują tych mniejszych raków. Te raki chyba są trochę bardziej pasywne. Nie ma takiej w sumie potrzeby ich atakować. Ja jestem złym człowiekiem. Może sprawdźmy ten dziedziniec na sam koniec. O, jeszcze kolejne kraby wielkie, no nie. Aż myślałem, że będzie spokojnie. Niech nasi jeszcze cokolwiek wykonają, zaraz, zaraz. O, znowu ten cały sen, no nie. Aj, znowu oberwałem, no nie. Młode, hell, już nie mam prawie życia. Nie chcę umierać od takiego wroga, dobra, załatwiony. Dobra, więc w sumie zrobiłem jakąś jedną wielką rozróbę na tym głównym dziedzińcu. Jest jeszcze jedna sprawa, którą chciałbym zobaczyć, a mianowicie z tej oto strony. Właśnie, gdzie była ta cała kula? Wydaje mi się, że nie powinna już funkcjonować. Już załatwiłem tamtych kolesi, rzeczywiście. I tym oto sposobem mamy jakiś ciekawy przedmiot, więc zobaczmy. A, kamień kowalski, dziękuję serdecznie. No tam już chyba nie doskoczymy. A tam już w sumie chyba byliśmy. Właśnie na przestrzeni tej całej windy. Dobra. Więc w sumie zrobiliśmy całkiem spore postępy, więc dzisiejszy materiał to było na tyle. No i w kolejnym materiale postaram się zrobić jeszcze większe postępy. No i nie wiem, może dokończę już ten cały zamek, tą całą akademię. Dobra, więc na dzisiejszy materiał to było na tyle. Ja się z wami żegnam, no i do jutra.